Cześć, witajcie serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie podcastu... Słuchaj? Gier. A dzisiaj w naszym studiu Tytus Hołdys, tak więc słuchajcie, do usłyszenia. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony jak zawsze kłania się wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz... Paweł Dębowski. I Mariusz się nie pokłonił. Jak się... A, dobrze. Dobrze, że nie zrobił harakiri od razu. O nie, to byłoby najgorsze. Drogie słuchaczki, drodzy widzowie i słuchacze, mamy dzisiaj naprawdę wyjątkowego gościa. Tytus Hołdys. Aka Winylo Kino, dobrze, mam nadzieję. Tak. Dzień dobry, cześć wszystkim. Bardzo miło mi jest tutaj się z wami spotkać. Cieszę się, że się w końcu poznaliśmy. Tak, to jest w ogóle niesamowita historia. Dosyć dużo maili, dosyć dużo telefonów, a w końcu mamy okazję, że tak powiem, face to face, rozliczyć się, załatwić wszystkie kwestie. Tak, jakby ta współpraca mi się daje, że będzie cały czas pęcznie się rozwijać, ja mam nadzieję, bo naprawdę dużo rzeczy się będzie działo. Teraz mamy okazję współpracować przy koncercie The Last of Us, który będzie we Wrocławiu 28. Proszę bardzo, jestem przygotowany. Słuchajcie, to jest box, teraz dosyć trudno dostępny. No to jest ten pierwszy pełen box wydany przez Mondo z muzyką Gustavo do The Last of Us i bardzo, bardzo się cieszę, że Gustavo przyjeżdża i tą muzykę zaprezentuje, bo to jest jedna z tych ścieżek, pewnie dzisiaj troszkę sobie też o niej porozmawiamy, która no, zrobiła bardzo dużo dla muzyki filmowej w kinie i muzyki filmowej w grach jednocześnie. To jest niesamowite połączenie. Bardzo duży miał wpływ, zgadzam się. On trochę jakby zmienił też poczucie tego, jak muzyka filmowa może brzmieć w grach. Bo szczerze sobie trzeba powiedzieć, to jest taka naprawdę muzyka filmowa w przypadku Gustavo, ale o tym za chwilę. No ale też bym chciał wam, drodzy widzowie, słuchaczki i słuchacze, przedstawić naszego gościa, bo tak naprawdę jesteś ogromnym entuzjastą, kolekcjonerem muzyki filmowej, no nie bójmy się tego mówić, no która jakby miłość do tego formatu u ciebie się narodziła wraz z dźwiękami z tematu przewodniego do Jurassic Park, Jurassicego Parku Johna Williamsa. Jesteś ogromnym entuzjastą w ogóle Parku Jurassicego. Tytus ma w ogóle potężną kolekcję. Ja to tak wziąłem kilka płyt. Tak. Płyt mam już, mam taką aplikację Discogs, to jest coś cudowne, coś bardzo ważnego dla kolekcjonerów płyt winylowych, też płyt CD, kaset, no bo tam można wszystko, że tak powiem, wyszperać, sobie zaznaczać, co się ma, które wydanie i no tam jest nie wszystko dodałem, jak się orientuję z czasem, na przykład tak sobie patrzę, wydawało mi się, że to mam, a to jest, nie mam tego w tym Discogsie i to jest faktycznie tam 1200 płyt stricte z muzyką filmową. Mam jeszcze tam kilkadziesiąt płyt z muzyką rock, pop, hip-hop i tak dalej, ale to jest taki dodatek pod tytułem klasyka typu biały album Beatlesów. Więc są takie krążki, które gdzieś tam uznałem, że chcę posiadać, natomiast faktycznie ta muzyka filmowa na winylu to jest moja wielka, wielka pasja, głównie ze względu na sposób konsumpcji takiej oprawy, no bo w czasach streamingu, kiedy przeklikujemy sobie, układamy te playlisty, jednak winyl wymaga od ciebie tego, żebyś usiadł i faktycznie posłuchał, bo można oczywiście przełączyć sobie utwór, to podnieść igiełkę, nastawić w odpowiednie miejsce, ale to po pierwsze nie jest wcale przyjemne i nie jest łatwe, żeby trafić w odpowiednie miejsce. I zabiera całą tę magię. Ja ci tu się przerwę, bo naprawdę mamy dzisiaj o czym rozmawiać, bo będziemy dzisiaj rozmawiać troszeczkę o muzyce filmowej, no i też z racji tego, że ja osobiście uważam ciebie jednego z nielicznych specjalistów w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o muzykę filmową, bo trzeba też sobie szczerze powiedzieć, że realizujesz też swoją pasję jako prezenter, tak, autorskiej audycji muzyczno-filmowej, między ścieżkami na antenie radia RMF Classic i tutaj bardzo zachęcamy, naprawdę. Każdy czwartek? Każdy czwartek o godzinie 18. Staram się coraz więcej muzyki do gier też przemycać. Ostatnio Prince of Persia. Dziękujemy. Chociażby się pojawiło, więc jak są jakieś takie gorące nowości albo też takie tematy, które no, doskonale się wpasowują w taką audycję, czy muzyka do gier Ori. To są po prostu piękne dźwięki, które trzeba znaleźć miejsce. Trzeba znaleźć miejsce, ale też jednocześnie słuchacze bardzo szybko wyłapują, że ta muzyka się wkleja w świat muzyki filmowej i w zasadzie taka muzyka do gier, można by ją podłożyć w przypadku Ori pod jakąś animację Pixara. Tak, zdecydowanie. I to jest ten sam język, warto jest, żeby o tym pamiętać i też cieszę się, że słuchacze programu Między Ścieżkami to ewidentnie doceniają, bo cieszą się, że ta muzyka coraz częściej się na antenie Radia RMF Classic pojawia, chociażby w moim programie, ale też w liście przebojów muzyki filmowej, którą mam przyjemność współprowadzić z Jadwigą Polus. Tam wprowadziliśmy dosłownie 2 tygodnie temu muzykę właśnie Gustavo do The Last of Us. Wystarczyły 2 tygodnie, miejsce czwarte, więc całkiem... Miejsce pierwsze. Całkiem dobry wynik, nie? Wskoczyła na tak szybko. 7, teraz miejsce czwarte. No, przed nim dosyć potężni gracze. Tak, Twin Peaks chyba bodajże pierwsza. Vangelis i tak dalej, ale wierzę, że też im bliżej koncertu Gustavo, tym fani będą mocniej podbijać tą muzykę ku górze, zwłaszcza, że ta lista powstaje głosami słuchaczy. To nie jest nasz wybór, to jest wybór tych, którzy głosują na stronie Radia RMF Classic. Idealnie. I teraz jakby przychodząc zgrabnie, czego ostatnio słuchaliście? No i Tytusie, ja zacznę od ciebie. Czego ostatnio słuchać? Jakby chodzi o takie 2 albumy. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed włączeniem, że faktycznie ja, chociażby ze względu na moją pracę, ja słucham strasznie dużo, ale pytanie, czy się wsłuchuję. To są trochę dwie różne kwestie. Racja. Ja po prostu staram się, żeby w moim programie i też w związku z tym w RMF-ie pojawiało się jak najwięcej nowości, bo muzyka filmowa jest wszechobecna. Tych produkcji jest bardzo dużo. Czy mówimy o kinie mainstreamowym, czy kinie niszowym, czy mówimy o soundtrackach składających się z piosenek, płyt piosenkowych. Czy samych seriali chociażby. Czy też seriali, tak, czy jednak muzyka ilustracyjna, więc to jest po prostu kilkadziesiąt w tygodniu w zasadzie, żeby przesłuchać. Natomiast na pewno jestem pod sporym wrażeniem muzyki do filmu American Fiction. To jest ścieżka nominowana Laurie Cartman do Oscara. Jest to na pewno bardzo, bardzo intrygująca muzyka. Na zapętleniu mam też, mogę powiedzieć a propos Oscarów, Robiego Robertsona, muzykę do Czasu Krwawego Księżyca. Oczywiście trio takie oscarowe to jest Oppenheimer, Ludwika Göranssona. Zwłaszcza, że wsłuchując się w tę muzykę, która w zasadzie w tym filmie jest wszechobecna, tam trudno wyłapać moment, kiedy tej muzyki nie ma, to jest bardzo ciekawy. Bardzo się wyróżnia wobec tego, co Hans Zimmer zawsze robił z Nolanem, tak? Bo to jest tak samo, to jest ta sama taka fuzja między Danny Elfmanem i Timem Burtonem, tak? Czy Johnem Williamsem i Spielbergiem i też jakby z George'em Lucasem. To są takie nierozerwalne tria czasami albo duety. Tak, a tutaj już doszło do jakiejś takiej dużej zmiany. Tak, bo to zmiana była przy Tenecie. W przypadku Nolana mówi się, że ze względu na to, że Zimmer był zajęty Dune'ą, ale też trzeba zwrócić uwagę akurat na Zimmera w jednej kwestii, czyli że to jest człowiek, który jest naprawdę bardzo, bardzo zapracowany. To nie jest kompozytor pracujący przy jednym tytule, tylko tak naprawdę przy kilkunastu, nawet tworząc tak zwane main motywy, mając sztab ludzi, którzy pomagają mu tworzyć tę muzykę i w zasadzie Duna, mam wrażenie, że faktycznie jest takim jego autorskim projektem muzycznie. Ale kiedy spojrzymy na bardzo wiele ostatnich jego prac, partytur, to tam dużo do powiedzenia mają też inne osoby, a Zimmer po prostu to sygnuje swoim nazwiskiem. Dobrym przykładem jest chociażby też muzyka do filmu Twórca niedawny. Tam naprawdę sporo osób maczało palce, żeby ta muzyka filmowa powstała. Jednym słowem, dwoma słowami, fabryka dźwięków. Jeszcze ewentualnie coś byś chciał tutaj naszym widzom, słuchaczom albo słuchaczkom zaproponować, jeżeli chodzi o muzykę? Wydaje mi się, że też a propos muzyki do gier, to wspomniałem, ta muzyka do Prince of Persia jest bardzo, bardzo ciekawa. Właśnie, tak. Gareth Cocker. Bardzo, bardzo ciekawą pracą, taką mocno mnie uderzyła, bo o ile tu mam takie poczucie, że to jest właśnie muzyka do gry, jak słucham, to czuję, że to jest właśnie bardziej muzyka do gry, ale kurde, to jest bardzo fajnie wyprodukowane, naprawdę jest bardzo fajnie zrobione melodyjnie, te zaśpiewy, które tam są, Matrix, z tego... Matrix, tak. To jest piosenkarka z Bliskiego Wschodu, dosyć nawet rozpoznawalna w tamtych regionach. I to robi naprawdę spore wrażenie, więc jak grałem tą muzykę u siebie w audycji, to byłem właśnie taki podbudowany, że puszczam coś naprawdę bardzo, bardzo ciekawego i lubię do tej muzyki wracać. Powiem ci, jakbyś miał kiedykolwiek okazję, proszę, zerknij na grę. Ja jestem praktycznie w 3/4 tej gry i ona pięknie jest zespojona z obrazem, szczególnie te momenty, kiedy walczysz z ogromnymi przeciwnikami, tudzież bossami, czy chociażby odkrywasz całe, bo to wszystko się dzieje jakby w jednej dużej lokacji, w górze, gdzie a jeszcze za czasów Dariusza została stworzona taka cywilizacja, mamy taki pałac, który jest podzielony na różnego rodzaju segmenty i faktycznie gdziekolwiek się znajdziesz, to ta muzyka się zmienia. Dobrze, bo czas ucieka, a jeszcze ty, Paweł, masz coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, czego słuchałeś. Po co Mariusz pyta, skoro już wie? No tak, Yakuza. Tak. Yakuza, Like a Dragon. Tak, Like a Dragon Infinite Wealth. Ale muszę powiedzieć, że mam do czynienia z czymś innym niż to, co było w poprzednich odsłonach. Z kilku powodów. Po pierwsze, to jest dla mnie duże zaskoczenie, to, że Sega i Ryuga Kotoku Studio wykonało pracę domową i tym razem soundtrack wypuścili w dniu premiery gry. Co się rzadko zdarza. Wcześniej to było... To się inaczej zdarzało. W przypadku poprzedniej części, czyli Like a Dragon, wypuścili soundtrack rok po premierze, a w przypadku na przykład Yakuzy 6 wydali ten soundtrack kilka lat po premierze, co jest dla mnie jakimś nieporozumieniem. Żadne nie było założenia. Założenia chyba były takie, że Sega nie była pewna co do tego, czy ta seria będzie znana w ogóle na świecie i tak dalej. Ale kiedy w końcu ją odświeżyli, czyli wydali na przykład Yakuza 0, później Yakuza Kiwami, czyli ten remaster, remake, no nazwijcie to jak chcecie, tej pierwszej części, później drugiej. Wydali ją w cały świat, trochę ją ulepszyli, to okazało się, że powoli zyskuje tych fanów w krajach zachodnich. I widać było, ten progres. Ale jaka to jest muzyka? Jakbyś miał na przykład w Polsce... To właśnie, to jeszcze muszę jedną rzecz dopowiedzieć. Ta duża zmiana taka mentalna, jeśli chodzi o Segę w przypadku tej serii, nastąpiła zwłaszcza po przemianie, tak? Czyli wyszła Yakuza Like a Dragon, który już nie jest brawlerem, tylko takim typowym japońskim RPG, czyli macie walkę turową, macie zupełnie nowe postaci, nowe lokacje i tak dalej, i tak dalej. I tu już było widać, że ludzie uznali, że to jest naprawdę fajna seria i warto się w nią zagrać, a kiedy wyszło Infinite Wealth, no to nie wiem, mogliście przeczytać, mogliście zobaczyć, tak, że w ciągu tygodnia 1 000 000 egzemplarzy na dzień dobry się sprzedała, więc mamy do czynienia z dużym hitem, który okazał się sukcesem, ale wpływ na to miało kilka kwestii. Na pewno to, że w końcu Sega dał na te pieniądze, bo Yakuza była takim, na początku przynajmniej, była takim mocno budżetowym tytułem. Rius asetów był przepotężny, ale ludzie docenili to za samą rozgrywkę, za historię, które są wciągające. Takie postacie również bardzo dobrze napisane. Cholernie trudno jest napisać postać, którą można polubić od samego początku. W tym przypadku, w tej serii to nie było takiego problemu. Wszyscy pokochali, nawet zapamiętali nazwiska tych postaci, mimo że to są nazwiska japońskie, które są trudne. A kiedy przyszedł Kasuga Ichiban, to momentalnie się ludzie zakochali, tak? Wyszło po grę, już ludzie wiedzą, z kim mają do czynienia. Także Sega już wyłożyła kasę na promocję, wyłożyła też kasę na produkcję i to widać w tej części. Również to widać pod kątem soundtracku, bo oczywiście Hidenori Shoji dalej jest tym głównym kompozytorem, ale przy tym soundtracku siedziało chyba z kilkanaście osób łącznie, bo mamy tam do czynienia nie tylko z soundtrackiem przygotowanym przez Shoji, ale również utwory muzyczne grane w karaoke i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sam soundtrack, to oczywiście dalej mamy do czynienia... Ile masz godzin już? Przegranych? 15? 15 godzin na wyspie. Tak, mam 50 godzin łącznie, jestem dalej w 6. rozdziale, czyli nawet nie jestem w połowie gry. Jakieś 15-20 godzin spędziłem na wyspie. Po prostu odpalasz grę i sobie muzyka tak by leciała, tak? Tak. To jest mniej więcej coś takiego. Kręcę się w kółko i teraz więcej. Tak, specjalnie prowokuję bułki, żeby usłyszeć ten motyw główny, motyw walki, ja się nie dziwię. Dalej mamy dubstep, dalej mamy elektronikę. Trochę w klimatach właśnie takich hawajskich, zwłaszcza słuchać to w tym motywie przewodnim, czyli mamy te troszkę klimaty te takie tropikalne, ale mimo wszystko dalej dużo tej elektroniki, dużo dubstepu. Myślę, że Konrad by polubił ten soundtrack. Ale ja na przykład, jakbyś tak miał powiedzieć, jak wypada ta ścieżka dźwiękowa na tle ogólnie całej sagi o Yakuzie, o Like a Dragon poprzednie odsłania, ona jakby daje o jeden krok do przodu, coś nowego wprowadza, czy to są jednak tylko tasowanie pewnych pomysłów, które już się pojawiły w poprzednich? Powiem tak, o soundtracku mógłbym powiedzieć tak samo jak o samej grze. Jakoś przed premierą myślałem, że Ryuga Gotoku nie zrobi nic nowego, nic takiego jakiegoś odkrywczego, że to będzie raczej troszkę odcinanie kuponów, nie wiem, odświeżanie niektórych pomysłów, ale kiedy wyszła gra, już było po premierze, sobie powiedziałem, o ja głupi i naiwny. No znaczy, nie wiem, ty Mariusz mogłeś to zauważyć, tak? W pierwszej części, przykład, w pierwszej części mieliśmy wyścigi gokardów i to było takie duże wydarzenie, no w tej części mamy osobną wyspę, którą trzeba zarządzać, tak? Czyli dostaliśmy dosłownie grę w grze osobną, tak? No, znam takie firmy, które z tej minigry zrobiłoby osobną grę i wydało za 270 zł. I soundtrackiem jest mniej więcej to samo. Czyli mamy, słychać jakieś zmiany i to, że już nie jest to takim... W przypadku poprzedniej części mieliśmy taki trochę miszmasz, ale to wynikało z tego, że mieliśmy zupełnie nowego głównego bohatera, musieliśmy go troszkę inaczej wprowadzić, no to już mamy troszkę inne klimaty, już wiemy, z czym mamy do czynienia. Czyli to jest bardziej ewolucja niż rewolucja. Bardziej ewolucja niż rewolucja, dokładnie. Okej. I rozumiem, że to było tylko to, czego słuchałeś. No, chciałem powiedzieć jeszcze o Prince of Persia, ale już mnie tutaj... Ale pamiętaj, możesz swój punkt widzenia jakby... Mój punkt widzenia jest bardzo zbieżny, to jest najgorsze. I bardzo dobrze, to jeszcze tylko dorzucę, a propos czego słuchałem, bo faktycznie przecież wziąłem tę płytę. Tak, koniecznie. Wziąłem tę płytę, dlatego że jestem pod ogromnym wrażeniem muzyki w tym filmie, a jest to też trochę... W pewnym momencie, tak sobie słuchając siebie, pomyślałem, że to jest jakiś taki łącznik, czyli a propos ewolucji, czyli bierzemy coś, co ludzie na całym świecie znają, no w tym przypadku od 70 lat, tak, jest trochę dłużej. Bierzemy tę historię, bierzemy tego stwora i bierzemy tę muzykę i robimy coś nowego. I wiele razy ludzie próbowali i często ta nóżka się powinęła. Tak, powinęła. A tutaj mam wrażenie, że powstało dzieło, oczywiście w tym gatunku, w tej historii kompletne, czyli oczywiście mówimy o filmie i muzyce Godzilla Minus One. To akurat jest press, o którym musiałem dosyć mocno walczyć, bo to jest pierwszy limitowany do 500 sztuk press japoński, wydanie japońskie, niedostępne w zasadzie teraz. Jest drugie wydanie, które wydaje Waxwork Records. Oni też zresztą robią Star Wars Jedi. Tak, z tą grą, jak się to nazywa, ostatni Star Wars Jedi? Survivor, tak. To jest Gordiego Huba. Tak, oni to wydają i też wydają swój wariant tej muzyki, ale to jest muzyka Naoki Sato. I przyznam wam, że zarówno temat, ten słynny temat Godzilli, no, w tej aranżacji brzmi niesamowicie dobrze. Potwierdzam, w sensie, że to jeszcze jest bardzo dobre wydanie, więc jak ja sobie to puściłem na gramofonie, na swoich głośnikach, podkręciłem troszkę volume, nie ukrywam, i słychać ten temat, ten motyw, to brzmi tak dobrze producencko, realizatorsko. Widać, że to są naprawdę Japończycy. Coś robimy, słuchajcie, dotykamy naszego dobra narodowego, jakim jest Godzilla. Jakkolwiek by to nie brzmiało, biorąc pod uwagę to, co Godzilla z Japończykami robi w tych filmach. Ale no, to jest nasze dobro narodowe. 70 lat, musimy stworzyć coś wielkiego, coś epickiego, coś na ogromną skalę. Ale troszkę też reset taki był. Tak, ale też coś, co jest w tym siłą tego filmu największą, czyli coś bardzo ludzkiego. Tutaj Godzilla powoduje to, że ludzie się ze sobą łączą, jednoczą i jest tu bardzo dużo też tej tradycji kultury japońskiej przekazane, ale to wszystko jest właśnie na podstawie zwykłych emocji, tęsknoty, miłości, strachu, przecież ten strach tutaj jest w ogóle siłą napędową. Film jest fenomenalny. I to słychać też w tej muzyce. Tu kiedy się mamy bać w tej pierwszej scenie na wyspie, która jest po prostu przerażająca. Ja od razu jedną rzecz muszę też powiedzieć. Byłem na tym filmie i przyszli też rodzice z dziećmi. Takimi dziećmi na zasadzie 7 lat. Jak macie dzieciaki, chcielibyście im pokazać ten film, to poczekajcie tak do 10-12 roku życia, dlatego że szczerze powiedziawszy, ta pierwsza sekwencja... No, ja miałem 8 lat, jak obejrzałem Park Jurajski, tylko że ta pierwsza sekwencja w Parku Jurajskim, która jest przerażająca, ona jest bardzo tak spielbergowsko zrobiona na zasadzie cieni. Tam nic nie widzimy, tam wiemy, że ktoś jest porwany i raczej patrzymy tak, o kurde, co się dzieje. Scena toalety na przykład, tak, z T-Rexem. Ale scena toalety z T-Rexem jest też trochę gdzieś tam komiczna. Więc tak, zgadza się. Wszystko to jest taki strach. Równoważy się ten to po prostu między, bo Spielberg jest mistrzem. Bardziej się boimy, kiedy widzimy dzieciaki widzące poruszającą się krople wody w kubeczku, tak, że tam ktoś idzie i ten najazd na kałużę, że się trzęsie ziemia. Wtedy odczuwamy ten strach. Natomiast tu, w tej scenie początkowej, gdzie po prostu Godzilla zjada, rozczłonkowuje ludzi, rozwala wszystko. To nie jest spoiler, bo to jest pierwsze 10 minut filmu. To jednak, szczerze powiedziawszy, zabranie 7-8-latków wydaje mi się niedobrym pomysłem, zwłaszcza, że usłyszałem właśnie takie tato, ja się boję i takie najgorszy tekst, co może powiedzieć ojciec. Jako ojciec to już mogę powiedzieć. Ja... Synu, przestań się bać, to jest film. O Jezu. O nie. Więc powiem wam tak, jeśli wasze dziecko się boi, to mimo wszystko bym zasugerował uznać, że się boi, bo ja na przykład też a propos gry, do dziś pamiętam swój pierwszy seans Mortal Kombat filmu. Weszliśmy z rodzicami do kina Relax, teraz to jest klub Relax, scena Relax w Warszawie, ale to było kiedyś takie duże kino na Marszałkowskiej, stricte kino i weszliśmy tam spóźnieni, ale w momencie już kiedy, że tak powiem, w tej pierwszej scenie jest ten moment łamania tam słupa i śmierci. Ja pamiętam, że chwilę później po tej scenie weszliśmy spóźnieni, tam dosłownie 30 sekund, to już się zadziało, ja tak usiadłem. A poszedłem z Secret Service, z gazetą, bo byłem takim fanem po prostu Mortal Kombat. I pamiętam, że potem oni się przenoszą do klubu, tam łapią tego, jak on się nazywa, ten przystojniaczek. Johnny Cage. Johnny'ego Cage'a chyba próbują wyłapać, że on tam mają gdzieś iść dalej, czy coś takiego. I ja wtedy na tej scenie mówię, wiesz co, to ja jednak chyba chcę. Bo się tak przestraszyłem tego pierwszego momentu i wyszedłem, więc jak dziecko się boi, a jest się czego bać na tej godzinie, mimo wszystko to polecałbym się wstrzymać, ale dla dorosłych, kurczę, kawał dobrej muzyki, kawał naprawdę porządnego kina Monster. Ja trzymam kciuki, żeby dostali naprawdę Oscara. Powiem tak, ja strasznie żałuję, że nie mamy dzisiaj więcej czasu, bo bym z tobą porozmawiał o godzinie. Powiem tak, jak się zgodzisz, musimy się na kolejny odcinek mówić, ogólnie, bo Godzilla też ma bardzo interesującą historię w grach wideo. Bardzo dużo pojawiło się też gier. Niektóre były kiepskie, ogólnie nie było dobrych. Nie było. Od tego trzeba zacząć. Nie, były bijatyki tak naprawdę, ale między potworami, ale tak to było straszne. Bo mamy naprawdę dzisiaj bardzo dobry temat i przepraszam, czasami będę niestety was pilnować, ale ja uwielbiam po prostu rozmawiać z ludźmi, którzy mają pasję, bo to od ciebie wypływa. I ta wiedza. Ja mam nadzieję, że nasi widzowie, słuchaczki, słuchacze to docenią i naprawdę śledźcie Tytusa, bo to, co robi w szerzeniu promocji muzyki filmowej, której ja na przykład osobiście inaczej, ja nie uważam się za specjalistę, słucham muzyki też dużo filmowej. To będzie kontrowersyjne, co ja powiem. I dzisiaj będziemy o tym też rozmawiać, bardzo dobrze, że trochę stoi w miejscu. Mam takie wrażenie, brakuje trochę tej świeżej krwi. Niestety tuzowie muzyki filmowej nam już odchodzą, ale do tego za chwilę. Przepraszam, że taki suspens. Ja mam wrażenie, że trochę wiem, dlaczego tak się dzieje. Taki suspens buduje. Paweł, rozumiem, że to było wszystko. Mógłbym jeszcze powiedzieć, że jeszcze jednym, ale to jest zatrzymane. Chcę powiedzieć, czego on słucha przecież. Nie, bo ja chcę po prostu do tematu. Ja już się tak bardzo do tego tematu przewodniego. To, że ja coś słucham, to nie jest najważniejsze. Na pewno nikogo to nie interesuje. Już nie. To będzie w komentarzach. To będzie w komentarzach. Czego słuchałeś? Paweł, powiedz, co jeszcze słuchałeś? Wiesz co, jeszcze wyszedł Shin Megami Tensei Devil Survivor. Okej. Bo wyszła ta wersja odświeżona na Switcha i w końcu Atlus się zgodził na to, żeby wypuścić soundtrack do szerszych fanów. I to było dla mnie też szczególne, bo to jest chyba moja pierwsza gra z serii Shin Megami Tensei generalnie. Więc dużo rocka, dużo takich ciężkich, potężnych brzmień i takiej... No, to była dosyć... Dla mnie wtedy to była traumatyczna gra, więc kto grał, to wie. Więc więcej na ten temat nie powiem, bo już za dużo czasu i tak zabrałem. To, dobrze, to ja w końcu. Ale polecam i tak, jeśli macie okazję zagrać chociaż w tę grę, jak najbardziej. Tak, w skrócie, pamiętam, papa, jak powiedziałem, gdzie jest moja zremasterowana ścieżka dźwiękowa z Donkey Konga Country? I to jest. W końcu, słuchajcie, to jest coś niesamowitego, bo to nie jest oficjalne wydanie, w sensie nie jest licencjonowane przez Nintendo, no ale... No ale powiem tak, jak Nintendo nie wydaje, można... złodzieje muszą jakoś z czegoś żyć. Tak, nie jest, inaczej, na szczęście nie jest to żaden bootleg, nie jest to jakieś pirackie wydanie, bo po prostu zostały opłacone tantiemy w Stanach, więc wszystko się jakby zgadza. Mam nadzieję, że też tantiemy poszły do kompozytorów. Nie sprawdzałem tego, natomiast to jest ciekawe, bo to jest tak naprawdę taka trochę rewizja. Albo Jasmine Sam Miller. To jest nawet OST Recreated. Dokładnie. On tak naprawdę odświeżył kompletnie przy użyciu, nie wiem, znalazł jakie były oryginalne instrumenty, na jakich instrumentach, czy na instrumentach to też bardzo trudno, ale na sprzęcie. Nie no, rozmawiał z Davidem Wise'em, z Evelyn Fisher i Robinem Bilandem, po prostu z nimi rozmawiał, ale wykorzystał jakby też nowoczesny kontekst studyjny tutaj, dodając też próbki różnych klawiatur, wszystko to jakby w nowoczesnym sosie, ale starając się zachować ten temat, klimaty MIDI, tak, bo to było wtedy na Super Nintendo w klimatach MIDI i naprawdę czuć, że to jest odświeżone, czuć, że to jest oryginał i... Ja jestem zafascynowany okładką. No nie? Nie, ale... Okładka jest sztosem. W sensie to jest, ja lubię taki minimalizm. Ja mam to... Widzisz, już wiesz po prostu. No, wiesz, o co chodzi. Z czym masz do czynienia. Naprawdę bardzo polecam. A tym bardziej, że nie jest na szczęście jeszcze drogi ten winyl, bo chyba w okolicach 30 euro można kupić na Discordzie, który też polecałeś, bo na Bandcampie już osobiście nie jest już dostępny. To jest jedna rzecz, którą dzisiaj Gdyby został wydany taki album z Jakuzy, to symbolem byłoby rower pewnie. O, pewnie rower był idealny. W międzyczasie, jak Tytus przegląda, to ja drugą pozycję wam bardzo polecam. To jest Joystick Jazz przez The Blueshift Big Band Plays Iconic Video Game Hits. Aranżację właśnie zespołu big bandowego The Blueshift Band, wydawnictwa A&M Beat. No i tutaj muzyka do gier Nintendo w formacie jazzowym, czemu nie, tak? Ja naprawdę od zawsze byłem fanem big bandów i formacja Blueshift Big Band to dostarczyła, czyli usłyszymy tu Banjo-Kazooie, Megamana, Donkey Kong Country, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, naprawdę... Strasznie lubię AM8-Bit jako wydawnictwo. Oni rzadko robią też muzykę filmową, ale jak robią to naprawdę bardzo dobrze. Potwierdzam to. Wydania z takim kunsztem, z pietyzmem tutaj podchodzą do tego i tak samo... Nie jest to zwykła tam zawsze jakaś okładka, tylko oni też kombinują i graficznie, i ilustracyjnie, bo też jakby fajne jest to, że umówmy się w tych winylach, to, że to jest taka drobna przewaga chociażby nad CD, że CD są takie małe te książeczki. Tak, a tu można zawsze powiedzieć... Trzymasz kurczę jakieś takie dzieło sztuki, mam wrażenie często. Słuchasz muzyki, jeszcze patrzysz na okładkę. Jeszcze te płyty tak często tak niesamowicie kolorowe, no to jest w całości piękna rzecz, ta okładka też jest cudowna. Tak, ona mi nawiązuje troszeczkę... Trochę nam publikuje, ale pewnie widzicie. To mi to trochę nawiązuje do wydawnictwa. Wezmę też od ciebie, żebyś mógł łatwo tasować później swoimi propozycjami. Mi to trochę przypomina do wydawnictwa Blue Notes, co wydawali wszystkie praktycznie znane jazzowe albumy. Dobrze panowie, to było ode mnie, bardzo wam polecamy, przepraszamy za taki długi wstęp, ale naprawdę mamy dzisiaj bardzo ważną... No wiedziałeś, kogo zaprosisz. Wiedziałem, kogo zaproszę. Wybaczcie, generalnie z tych gadających. I bardzo dobrze. Ja bardzo dobrze. Moi drodzy, dzisiaj jak muzyka filmowa wpłynęła na muzykę do... w ogóle wpłynęła na gry i na muzykę do gier. Ja się zastanawiałem też... Skromne początki muzyki filmowej w grach wideo. Ja się naprawdę zastanawiałem, kiedy pierwszy raz tak naprawdę usłyszeliśmy muzykę filmową w grach wideo, coś co było przynajmniej zbliżone do tego formatu. I tak sobie przeszukiwałem oczywiście moją bibliotekę trochę w głowie, pytałem znajomych, między innymi Austina Winterego, z którym się przyjaźnimy od wielu, wielu lat i też udało nam się kiedyś go sprowadzić na festiwal muzyki filmowej do Wrocławia, raczej Game Music Festival, gdzie zagraliśmy jego, powiedzmy, najbardziej popularne tematy muzyczne, między innymi Journey, do Assassin's Creed, do Abzu i wielu, wielu innych produkcji. I on mi powiedział, że takim pierwszym był Heart of the Darkness. Pamiętam, że tak nawet przed podcastem rozmawialiśmy, ale tak naprawdę to jest 98 rok. Tak naprawdę tam był pierwszy raz zastosowana przy nagraniu muzyki orkiestrowej, orkiestra była użyta do nagrania tego albumu. To był bardzo znany taki point-and-clickowy, troszeczkę platformowa gra. Bardzo mocno platformowy, bardzo trudny również. Spytałem też jakby znajomych na różnego rodzaju forach. Oni powiedzieli, że prawdopodobnie od studia Sierra, pamiętasz, że Sierra bardzo znane studio, które też nawet ja pamiętam. Specjalizowało się w point-and-clickowych grach i oni powiedzieli, że Space Quest i King Quest, że to są tak naprawdę pierwsze dwie gry, które wprowadziły ten element tej muzyki filmowej, że ona jakby brzmiała tak jak muzyka filmowa. Ja mam troszeczkę taki zgryz, bo mi się wydaje, że dobitnie tak naprawdę to studio LucasArts pokazało, tak? Lepiej, tak. Założone przez Stevena Spielberga, George'a Lucasa, dokładnie. No to mi się mylą ze względu na to, że to są przyjaciele od lat i oni tworzyli tyle pięknych wspólnych projektów. I chyba taką pierwszą ścieżką dźwiękową to był Diana Jones i Ostatnia Krucjata. Point-and-clickowy to był i był muzyką, która naprawdę momentami brzmi, to jest takie pokłosie echa Johna Williamsa. I nawet to jest temat przewodni, słychać w menu. Ja się tak jeszcze zastanawiam, myślałem jeszcze o The Dig. Tak, ale The Dig to już jest 96 rok i to była jedna z ostatnich gier studia LucasArts. Co strasznie boli, no, ale co zrobimy. Porozmawialiśmy kiedyś, musielibyśmy porozmawiać. I panowie, bo... I to są takie teoretyczne, wydaje mi się, początki. Jeżeli macie na przykład jakieś swoje inne propozycje albo co waszym zdaniem uważacie, że pierwszą takim pokłosiem było tego, że słyszeliśmy muzykę filmową w grach wideo, to proszę wpiszcie w komentarzach lub piszcie do nas maile. Ale jak rozumiemy słowa muzyka filmowa? Bo może też trzeba byłoby naszym widzom, słuchaczkom i też słuchaczom powiedzieć, Tytuś, jakbyś miał powiedzieć, jak ty rozumiesz muzyka filmowa, czym ona jest dla ciebie? Dla mnie muzyka filmowa zawsze jest po prostu na tym samym poziomie istoty, co scenariusz i zdjęcia. Są takie trzy filary, tak? W sensie najważniejszą rzeczą i to w grze, i to w filmach, w serialach zawsze jest scenariusz. Bez scenariusza, bez historii można by... Po prostu nie stworzymy nic. Zawsze musi być ten pomysł, który musimy potem rozpisać. Im lepiej go rozpiszemy, tym powstaje po prostu bardziej kompletne dzieło. Potem musimy to jakoś zobrazować. Nie zobrazujemy bez kamery, bez budowania klimatu i tak samo w przypadku gier, kiedy mamy tytuły takie... Dla mnie na przykład też myślałem o tym, tylko właśnie podeszedłem do tego trochę inaczej, bo podszedłem na zasadzie takiego totalnego cinematic experience. Kiedy pierwszy raz grając w grę, miałem wrażenie, że i muzycznie, i właśnie zdjęciowo, i też jeśli chodzi o scenariusz i co za tym idzie bohaterów, z którymi chciałem być blisko związany, kiedy poczułem, że kurczę, właśnie obejrzałem znakomity film, to była Mafia. Pierwsza Mafia. Zwłaszcza ten intro. Kiedy kamera leci przez to miasto, moment w ogóle końcowy, to jakby ta gra ma dużo nawiązań do Chłopców z Ferraina oczywiście, ale jednak ta muzyka, ja do tej pory pamiętam tę muzykę, pamiętam te ciarki, pamiętam poszczególne momenty, poszczególne sceny, pamiętam scenę randki. Cała gra jest mocno filmowa, wyścig, taki interaktywny film. Teraz w tym remasterze jest łatwy, znaczy łatwiejszy do przejścia, ale pamiętam, że jak grałem na swoim pececie w pokoju, to po prostu brat do mnie, mój starszy, podchodził i żeśmy przez chyba, nie pamiętam, czy mi zajęło to 5 godzin, żeby przejść ten pieprzony wyścig na początku. W tej pierwszej wersji bez żadnych tam patchy ani nic takiego, no po prostu nie do ruszenia. I dla mnie to był taki kompletny cinematic właśnie experience, że jakby postrzegłem wtedy grę po raz pierwszy, że to jest film. I to było dla mnie na przykład taki łącznik, że kiedy ta muzyka filmowa, kiedy właśnie się zazębią te wszystkie elementy. We współczesnych grach, to wy wiecie 100 razy więcej na ten temat ode mnie, natomiast też jakby słuchając chociażby tych kompozycji, słuchając jak często ta muzyka po pierwsze jest grana przez orkiestrę, jest jakby, poświęca się jej wystarczająco dużo szacunku i czasu, bo umówmy się, nawet najwięksi kompozytorzy, najbardziej topowi kompozytorzy, jeśli chodzi przynajmniej o ilość projektów, na przykład Lorne Ball, często współpracujący z Hansem Zimmerem, mający no świetny sprzęt i teraz wszedł do kin bardzo średnio przyjęty film Argyle. Lorne Bowles robił do niego muzykę i słychać w tej muzyce, że to nie jest, że to nie brzmi tak jak powinno, że po prostu wystarczy, że naprawdę poświęcisz troszkę więcej pieniędzy i dasz tym twórcom możliwość do zrobienia czegoś wielkiego. I to wtedy też ma miejsce w grach, bo często słyszymy muzykę do gier, kiedy słyszymy właśnie tą pełną orkiestrę. Szczególnie teraz, w dzisiejszych czasach. I potem, kiedy zderzamy się z czymś, co udaje orkiestrę, to my to wyczuwamy już. Jakby ludzie, którzy słuchają, to widzą, że mają do czynienia. No wyczuleni jesteśmy. Z czymś, kurczę, chociażby pod tym względem troszkę gorszym. Więc na pewno to wszystko ewoluuje. Wspominaliśmy, nie wiem, czy to jest ten odpowiedni moment, żeby powiedzieć, czemu ta muzyka filmowa teraz też wygląda tak, jak wygląda. No, podstawa jest prosta. To niestety ja jestem pod tym względem dumnym boomerem. Tak, kiedyś było lepiej i ja to mogę wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Po pierwsze, kiedyś byli ludzie, którzy wiedzieli dużo więcej niż ci, którzy zarządzają teraz i wiedzą teraz. Chodzi mi o to, że po pierwsze, żeby być kompozytorem, musiałeś znać podstawy muzyki filmowej. Teraz siadasz, czy muzyki w ogóle, znać nuty, oktawy, to wszystko jak cała się szkoła, łączy, że tak powiem. Cała szkoła, cały bagaż doświadczeń i z tym powstawały potem wielkie muzyczne dzieła, czy spojrzymy od czasów kina Maxa Steinera, Alfreda Newmana, początków, po wspomnianego już Johna Williamsa. To są Johna Barry'ego później, znaczy w tym podobnym czasie John Barry. No i można by wymieniać. I to są tuzy muzyki, którzy oparli ją na po prostu takich motywach, właśnie na takich filarach. A teraz w zasadzie, jak jest film Biedne Istoty, znominowaną do Oscara ścieżką, z bardzo dobrą ścieżką, tylko że ja mam poczucie, kurde, to jest tak eksperymentalne, że w sumie bardzo, bardzo wiele osób mogłoby coś takiego zrobić. I to jest taki moment, kiedy myślę sobie, że coś jest taki ząb, że kiedyś... Przepaść taka, można by powiedzieć? Coś takiego, no, że są ciągle kompozytorzy, Daniel Pemberton, który zrobił świetnego Spidermana, którzy gdzieś tam kombinują i się rozwijają, ale no, to, że kiedyś musiałeś był producent wykonawczy, który naprawdę wybierał, no można teraz powiedzieć, no ale dzięki temu dzisiaj wszyscy mogą zostać artystami. Tak, tylko... No właśnie. I może czy to nie jest problem, bo nie zawsze każdy powinien... Trendy. No. Moim zdaniem chyba wszystko się rządzi... Już ci oddaję głos, Paweł, bo wiem, że chcesz powiedzieć, nie chcę, żeby ci... Żeby mi umknął, tak. Trendy. Moim zdaniem się niestety czasami teraz przygotowuje... Niestety filmy i czasami muzykę pod trendy, jakie są, czy pod publikę. Czyli to jest tak, ja mam zawsze taką zagwozdkę. Madonna, jak pisała kiedyś albumy, to ona tworzyła trendy. Tak samo Michael Jackson tworzył trendy. Teraz jest na odwrót. Teraz artyści się muszą pod trendy dostosować, jakie są obecne muzyczne. Ale Paweł, to jak powiedziałeś, że jak słuchasz muzyki filmowej, to właśnie masz takie odczucie, że no to jest okej, ale to nie jest to samo. Ja mam jeszcze inne odczucie, że jak słucham jakiejś muzyki, to mam takie wrażenie pod tytułem, kurde, ja już to wcześniej gdzieś słyszałem, ja już to wcześniej miałem z tym do czynienia. Ja mam taki problem z muzyką taką stricte filmową, ale również z muzyką grową, jest taki, że mamy do czynienia z kopistami. Czyli mamy kompozytorów, którzy rzeczywiście tworzą dobrą muzykę, ale mimo wszystko nie tworzą nowych dźwięków. Oni po prostu kopiują jakby swoich, nie wiem, kopiują artystów, którzy są, nie wiem, w jakiś sposób zapatrzeni. Wiesz co, kiedyś to ciągle istnieje tak zwany temp tracking, czyli tempy music. To jest doskonałe. Przerażające. Czyli, że po prostu ludzie tworząc filmy, pewnie też gry, no podkładają jakieś inne tematy, inne wcześniejsze motywy i proszą kompozytora, chcę coś takiego. Tak. To jest rzecz, która na pewno pomaga twórcy wyobrazić sobie finalny produkt, ale też zabija z automatu wyobraźnię kompozytora. Mm. Kreatywność. Tak. To są ciężkie rzeczy, bo ja też rozmawiałem z różnymi polskimi kompozytorami, którzy cały czas słyszą, że wiesz, że tak trochę bardziej dronowo, tak trochę właśnie Zimmerowo tutaj, jakbyś mógł coś tam, żeby te bębny, słyszę te uwagi i to jest na pewno trudne, ale też faktycznie jest to się dzieje z jakiegoś powodu i oczywiście wtedy można się zastanawiać, co było pierwsze, tak, kura czy jajo, tak, czy to ludzie, właśnie producenci, twórcy gier, twórcy filmów, narzucają swoją wizję i pompują troszkę gorsze przez to rozwiązania. Tak, klient wymaga po prostu. Czy jednak odbiorcy mają tak niskie wymagania, że tam się dostosowują. Nie wiadomo, gdzie jest gdzieś tam ten początek, bo te granice się zacierają, natomiast wtedy trzeba po prostu się łapać tych, którzy gdzieś tam pchają te wózeczki do przodu, a są tacy ludzie. Właśnie są ludzie, którzy gdzieś tam idą w kontrze. W przypadek na przykład Hildur Gudnadóttir, która gdzieś tam protegowana Johanna Johanssona dostała Oscara za Jokera, zrobiła muzykę do Czarnobyla. Niestety do Battlefielda zrobiła, która jest... Słyszałem to. Niestety. Nie polecałbym podnika. Ja miałem wrażenie, że to w ogóle nie jest ona. To też było... Też nie jest ona. A czy ja odnoszę wrażenie, że jej nie dali, tam mówią w tych materiałach PR-owych, że chcieliśmy najlepszą ścieżkę dźwiękową, chcieliśmy jakąś nowość, ale ja mam wrażenie, że on chyba nie miała wolnej ręki za bardzo i powiedzieli, że zrób to, co zrobiłaś w Czarnobylu albo w Jokerze, tylko żeby to było bardzo... nowatorskie, żeby to... Takie elektryczne, tak, że to, bo to jest tam, nie wiem, to było 2000 coś tam, 40, ja nie wiem, jak się ten Battlefield 48 chyba się nazywa. Na pewno to, że po Oscarze takim dla Hildur, widać, że chociażby też po nominacjach Oscarowych, czyli po tych głównych trendach, ci kompozytorzy idą gdzieś w podobnym klimacie. Nagle, wiesz, mamy rok, w którym jest fenomenalna muzyka do Batmana Michaela Giacchino. Rok, po prostu muzyka tak symfoniczna, tak piękna, tak czerpiąca po prostu z kanonu, ale właśnie czerpiąca, inspirująca się, ale jakby rozwijająca to wszystko. To trochę przykład właśnie tego tytułu. Muzyki Naoki Sato do Godzilli, czyli opieramy się na pewnych jakby filarach, które ktoś kiedyś nam jakby stworzył i dzięki temu tworzymy coś nowego coś pięknego, coś poetyckiego, tworzymy, kurde, 3 tematy, Batman, Catwoman i... Pingwin? Nie, ten człowiek... Zagadka. To są 3 motywy, każdy jest troszkę inny, każdy jest po prostu świetny. I opieramy na tym cały film, malujemy ten film. Walc tam też tego chyba w temacie przewodnim jest taki... To Konrad kiedyś powiedział, że on tam czuje takiego walca jakby. Trochę tak. Że chcesz, tak. Z kolei temat Catwoman, to ten fortepianik. I teraz mamy coś takiego i to w ogóle jest jakby pominięte w nominacjach. Wygrywa kompozytor, którego gdzieś tam oczywiście bardzo, bardzo cenię. Byłem na jego koncercie, świetny człowiek, miałem okazję z nim porozmawiać, czyli Hauschka, Volker Bertelmans na zachodzie bez zmian, ale to też jest znowu ten taki klimat takiej dronowej muzyki, którą naprawdę sądzę, że mogłoby stworzyć wiele osób. W tym samym roku jest też John Williams, który robi Fabelmanów. Ja pamiętam takiego jednego krytyka, który powiedział, że John Williams już jest archaiczny. Śmiałem się nie zgodzić, natomiast bardziej mi chodzi o to, że on siada ze Spielbergiem, to jest John Williams, nie możesz powiedzieć, weź mi napchaj ten film swoją muzyką, bo ty jesteś wielki. A John mówi, słuchaj, no ty stworzyłeś tak intymny obraz, tak delikatny, to jest tak bardzo osobiste i twoje, że ja nie mogę go za bardzo napchać muzyką wbrew pozorom. Zostawmy to, niech to będzie ta twoja matka siedząca przy fortepianie i grająca klasykę, a ja po prostu zrobię jeden temat, może dwa, które gdzieś tam się pojawią w odpowiednich momentach. I ta muzyka jest bardzo krótka. To jest tam 30 minut, może 30 parę, 40 może minut muzyki filmowej. W dzisiejszych czasach to jest bardzo mało i w zasadzie to jest w kółko to samo. Ale oglądając ten film, słysząc tę muzykę, od razu masz ten wzrusz i od razu mówisz, kurde, no to jest dokładnie ta ilustracja, tak powinna wyglądać muzyka filmowa. Czasem mniej znaczy więcej, ale czasem potrzebujesz właśnie muzyki jak Göransson przy Oppenheimerze, że w Oppenheimerze mam tej muzyki no po prostu chyba dwie godziny, nie więcej. Ja mam wrażenie, że, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, ja mam wrażenie, że potrzebujemy w muzyce filmowej trochę intywności, takie opisujące jakby emocje za pomocą bardzo takiej szczątkowej instrumentacji, niż na przykład to, czego ja na przykład bardzo sobie cenię, co Hans Zimmer zrobił, ale też bardzo dużo złego zrobił, bo przez to no, dostaliśmy czasami takie tematy, które nie są, żeby to była... Nie mówię już teraz o tematach, żeby każda ścieżka dźwiękowa miała mnóstwo tematów, przełomie live motywów, żeby ona była romantyczna, tak? Ale czasami masz zbitkę dźwięków, i które jakby ciężko jakby to opisać, że to jest muzyka filmowa, tak? No, mi się muzyka filmowa właśnie John Williams, ile razy mówiliśmy tutaj, że granie ciszą też jest muzyką, nie? Że nie musisz tworzyć rzeczywiście muzyki na 2-3 godziny. Słynny utwór ponad 4-minutowy, który po prostu był ciszą z John Cage'a, więc... Tak, dokładnie. Dobrze, panowie, bo to jest kolejny temat, który no, musimy posłuchać, niestety tu się za... Znaczy, jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest też kwestia... Nie tylko tego, jak się tę muzykę tworzy, ale jeszcze kto ją tworzy, tak? Bo z jednej strony mam Hansa Zimmera, którego szanuję za jego ciężką robotę. Jak powiedziałeś, że ma kilkanaście projektów i musi nad każdym jakoś pomyśleć, ale jednak tu też możesz nie skrytykować, możesz mnie wyprowadzić z błędu, ale mam z Zimmerem taki problem, że mam wrażenie, że on w kółko tworzy to samo. I on tak, się w żaden sposób się nie rozwija. Ja mam z Hansem bardzo pięknych love-hate relationship. No więc właśnie, to jest ta kwestia. No, za bardzo wiele ścieżek dźwiękowych, natomiast bym powiedział, że faktycznie na przestrzeni ostatnich x lat ta Duna no, jest raczej wypadkiem dobrym, tak, a nie regułą. Dokładnie, to jest ta kwestia. I na drugim biegunie jest Michael Giacchino, to mnie Mariusz poprawił, że jego nazwisko... To tak właśnie ja mam zawsze problem, wczoraj specjalnie... Michael Giacchino, bo wczoraj słuchałem, że jak się go poprawnie... Bo Giacchino gdzieś czasami... Giacchino ktoś tam, ale... Ja słyszałem raz Giacchino. Giacchino. Ja wczoraj znalazłem, że on wymawia swoje nazwisko, mówię, wiesz, w końcu chyba... Ale właśnie masz tutaj do czynienia z typem, którego w żaden sposób nie możesz zaszufladkować, bo to jest człowiek, który albo ci zrobi muzykę do Medal of Honor, który jest mocno filmowy, tak. Z drugiej strony stworzył muzykę również do Avengersów, które jest takie trochę pompatycznie radosne, a z trzeciej jeszcze strony stworzył muzykę do Batmana, który jest w ogóle z tego co wiem, że mówisz o Avengersach filmowych? Tak. Nie, bardziej Doctor Who. Nie Doctor Who, tylko... Michael Giacchino nie robił do Avengersów. Tak. Nie do Avengersów, jak on się nazywał? Doktor Strange. Przepiękny temat na klawesy. To jest jego przewodni temat, a on wybrzmiewa w napisach końcowych. Jeszcze do Spidermana robił. A przy okazji mamy gościa, który robił i dostał Oscara właśnie za animację. On robi przecież pixarowe rzeczy. Właśnie, tak. No to jest bardzo, bardzo wszechstronny kompozytor, też teraz wannabe director, bo w zeszłym roku, przecież to było w zeszłym roku? Chyba tak, był krótki ten film Marvela Wilkołak. Tak, którym zresztą chyba reżyserował. On właśnie był reżyserem tego i już teraz pracuje nad kolejnym filmem, który ma być tam remake'em takiego kultowego filmu z lat 40., 30., 40. Chyba nie pamiętam, czy to jest Potwór z Laguny. Ma jakiś coś taki, z Uniwersalu? Coś właśnie chyba mam wrażenie, że to ma być coś z Uniwersalu, więc to jest właśnie taki przykład i właśnie trzeba się trzymać takich kompozytorów, bo oni no, pokazują, że jeszcze taka muzyka, jest miejsce dla takiej muzyki i o ile raczej nie jestem fanem właśnie kina superbohaterskiego i uważam, że Marvel bardzo, bardzo zaszkodził ogólnie. Bardzo dużo. Jakby w takim patrząc z perspektywy czasu i w ogólnym rozrachunku i widząc wbrew pozorom to, jak ma teraz przerąbane i w jakich perturbacjach się znajduje jako sam Marvel, no to właśnie jest dowód na to, że gdzieś tam zaszkodził w ogóle i muzyce, i branży, i filmom. I zdecydowanie, tak. Tym bardziej trzeba. Hollywood ogólnie całe na tym ucierpiał. Ale jeśli chodzi o te tematy muzyczne, no to, też dużo dobrego pod tym względem, jeśli chodzi o tą muzykę. Dobrze, dobrze moi drodzy, czy wy jesteście w stanie sobie przypomnieć wasz pierwszy kontakt z muzyką filmową w grach? Czy jaka pierwsza taka gra była, gdzie... Ja tu chyba mówiłeś o Mafii, to więc nie wiem, czy Mafia była taką pierwszą... Czy dla mnie Mafia była takim momentem w ogóle zapalnym, nie? Dla mnie to było po prostu takie coś wyjątkowego. Na pewno oczywiście... Wbrew pozorom, chociaż to nie mówimy o muzyce filmowej, tylko o soundtracku, właśnie o piosenkach, to Grand Theft Auto, nie? W sensie to, że nagle sobie jedziesz autem i wybierasz stację radiową, no kurde, fajne to było, nie? W sensie nagle zaczynasz właśnie żyć z grą i z muzyką jednocześnie i te soundtracki były niesamowite. Pewnie Baldur's Gate, bo mam ogromny sentyment do tej gry. I wszyscy to mamy, tak? Witamy. Byłem w tym tytule zakochany. Pamiętam też tą niby metalową, rockową intro w Duke Nukem 3D. To były takie już zamierzchłe czasy. Próbowałem sobie ostatnio przypomnieć muzykę do Half-Life'a pierwszego, bo pamiętam, że zastanawiam się, że tam coś było. Ale czy ona była filmowa? Na pewno nie była filmowa, nie. Ale pamiętam, że tam było coś chyba, nie? Dźwiękowego. To nie, mam takie wrażenie, że kojarzyłem jakieś takie właśnie odgłosy i pamiętam, że ten dźwięk w tej grze robił dla mnie jakieś wrażenie. Nie wiem, czy to było, czy to jest moje wyobrażenie. Słuchajcie, to było lat temu dawno. Nie wiem, pewnie masz rację. Grzebię sobie po prostu w grach, które wtedy, bo sięgam do swojej przeszłości dosyć dawnej jednak. Nie, pewnie coś masz rację. Ja na przykład niestety, ja jestem bardziej specjalistą od muzyki wschodniej, że tak powiem. Trochę zachodniej oczywiście liznałem. Niestety Half-Life to nie jest moim tutaj oczkiem w głowie i muzycznie pewnie coś tam było. Black Mesa chyba później. Ale rozumiem, dobra, to Pawle, a u ciebie? Ty mówisz o pierwszym... Takim pierwszym kontakcie, że powiedziałeś, o to brzmi jak muzyka filmowa. Zagrałem. Ja się na tym zastanawiałem, miałem kilka takich tytułów. Tak, to jeden taki tytuł jakbyś mógł. Wolałbym dwa. Jeden konsolowy, drugi PC-towy. O, proszę, będzie lepiej. Bo jeszcze bym chciał, żebyście powiedzieli, bo wiem, że tutaj tytuł się przygotował. Za chwilę powiemy tak na przykład takie dwa dobitne, trzy tytuły, dwa albo trzy, jak jest wam będzie wygodniej, które... aż bije od nich, że to jest muzyka filmu. Zresztą kompozytorzy też filmowi napisali muzykę do tych gier, ale to za chwilę. Pierwszy ten konsolowy to jest Metal Gear Solid 2. Okay. To jest taki no-brainer, tak naprawdę. Harry Jackson Williams wchodzi do świata gier. Hideo Kojima tak naprawdę. Hideo Kojima go wprowadza i pokazuje mu, patrz, to jest film. No. I tak, 2001 rok. I tak traktuje od samego początku do końca swojego. A ten drugi tytuł? A ten drugi... Yakuza. Troszkę... Na PC-ta. Na PlayStation 2 się pojawiła. Emulator jedziesz na przykład. Nie, drugi tytuł u mnie to będzie Hitman 2. A, okej, Jesper Kids, zwłaszcza te pierwsze sceny, kiedy chodzi po tym placu wokół kościoła. To tak, to się zgodzę. No to ja też myślałem wtedy te pierwsze Assassin's Creed, a propos, jak padło to nazwisko. Tak, pierwsze. Na przykład. Pierwsze Assassin's Creed są bardzo filmowe, oczywiście. Ta podtytuł, który tutaj jest, czyli God of War, no to jest już taka bardzo, bardzo muzyka. Ale u mnie to musi być właśnie w taki sposób, że nie tylko muzyka musi być filmowa, ale również gra pod kątem właśnie takim narracyjnym, czyli przejścia kamery, trochę jak właśnie Mafia, no nie? Czyli masz ten przelot, czujesz się jakbyś oglądał film. Z Hitmanem właśnie mniej więcej w taki sposób to też wygląda, też są takie sceny. Miała te elementy filmowe, że, ale tak, jednak jest interaktywne. Tak, że odkładasz na pewien czas, pada i po prostu oglądasz sobie film. Dobrze, panowie, czas nagli. Tytusie, twoje dwa przykłady, jeżeli chodzi o muzykę do gier, ale brzmi jak naprawdę muzyka filmowa, no i kompozytorzy filmowi napisali muzykę do tych. No to właśnie to akurat wziąłem te takie dwie tutaj propozycje. To jest jedna, o której wspomnieliśmy, to jest The Last of Us. Może pokażmy, bo to jest naprawdę fenomenalne wydanie Mondo. To są czarne płyty, ale po prostu są, że tak powiem, w różnych kopertach, które przypominają takie rozwalające się właśnie kolory, grzyby, jak to właśnie. Ja osobiście wolę te wydanie niż te współczesne, bo tam później... Ja jestem fanem takich ilustracji trochę. Ja też jestem fanem takiej ilustracji. To mi się dużo bardziej podoba graficznie. Tak. No tak, no to jest i gra, jedynka i dwójka, gdzie po prostu, po pierwsze to jest film, to jest film, którym sobie sterujemy, który nas prowadzi. To też ja akurat moje spaczenie jest takie, że ja po prostu lubię, ja wolę te gry, w których bardziej mnie gra prowadzi niż ja prowadzę grę. To jest takie moje, że na przykład się dlatego jestem fanem nie tego ostatniego Red Dead Redemption, tylko tego poprzedniego. Pierwszego, okej. Gdzie po prostu jest moment z piosenką Przekraczamy granicę i José González. Ja po prostu wtedy i tym koniem zasuwam, nie? Przez tą prerię, przez te nie wiem co to tam jest, przez tą granicę. Ja miałem takie, Boże, co się teraz dzieje? I ja po prostu jadę tym koniem, to trwa i ta piosenka, nie? I masz wrażenie, że jesteś dokładnie na Dzikim Zachodzie, czujesz się tak po prostu wchłonięty przez ten moment, konkretny moment w grze, że to jest niesamowite. A z kolei w ostatnim Red Dead Redemption, który wiem, że wszyscy uwielbiają, no, ten moment w ogóle, żeby się wkręcić, czyli przez pierwszą w zasadzie godzinę szlajasz się po tym obozie w tej zimie i ja wypadłem, po prostu mówię, kurczę, że ja wolę, jak ta gra mnie bardziej prowadzi w określone miejsce, niż daje mi aż tak dużo możliwości. A to ja cię zapytam, a jak, Boże, to będzie ogromny spoiler, to nie wiem, możemy to wyciąć, ale... Dzieci, spoiler i teraz do 5, żebyście mogli zatrzymać i będzie tutaj... Będzie timer. Timer, że możecie przeklikać po spoilerze. A jak zapatrujesz się na tę scenę tam przy samym końcu, kiedy Arthur umiera na tej górze? No jest... Gdzie już wiesz, Artur leży, wiadomo, że już z niego życie wychodzi, pojawiają się te zwierzęta, słońce zachodzi. To jest dla ciebie taka scena filmowa. Ale to jest koniec gry. Tak? No, a tu chodziło, że ten moment, że ta... A czemu nie? Może tak zapytam, bo rozumiem, że w twoim... Nie, w moim jak najbardziej. Chciałem o twoją opinię zapytać. Ja tak mówię, że Red Dead Redemption... Ja uważam, że tak, że Red Dead Redemption jest też... Ten moment też jest filmowy, natomiast ten konkretny to po prostu był dla mnie taki... Zgadzam się i to samo zastosował Hideo Kojima w Death Stranding. Był też ten moment, ale dobrze. Mam winyl. Oj, a co za muzyka. Teraz było, nie wiem czy jeszcze jest, ale było wznowienie na stronie. Tak, jest wznowienie, ponieważ teraz ogłosili kolejny trailer, pokazywali kontynuację Death Stranding, a ten sam kompozytor robi też muzykę. Tam były dwa albumy, właśnie piosenkowy. Tak, znaczy, i original score i piosenki. Tak. Tytusie, druga pozycja. No, patrząc na właśnie tego Bera McCreary, natomiast jest jeszcze jedna gra, którą bardzo lubię, jest to gra super bohaterska i ta muzyka i te John Paisano, Spider-Man. No. Do pierwszej części. Druga mi się tak nie podoba. Drugą nie grałem, bo niestety jestem posiadaczem jeszcze starego PSA, czekam aż po prostu wejdzie. Nic nie straciłeś. PS5 jeszcze przede mną. Wow. Czekam aż ten Slim, który jest niby Slimem, będzie jeszcze trochę... Będzie prawdziwym Slimem, tak. Bo to tam zmniejszenie, jakby po prostu nie mam gdzie tego postawić, ja zawsze trzymałem tą konsolkę. No, wieżę Saurona, no to nie każdy ma miejsce na wieżę Saurona. Co zrobić, no dwie kolumny na głośniku nie postawię jakoś. Natomiast pierwszy Spider-Man, słuchajcie, no kurde, te przeloty i ten motyw w ogóle, to jest ten motyw by spokojnie pasował do każdego superbohaterskiego dużego filmu. Ale nie brzmi ci jak Danny Elfman trochę? Tak, nie brzmi w ogóle jak ten Spider-Man w ogóle, jak gra, jest bardzo takim, bym powiedział, pokłonem do filmów Raimiego i też muzycznie, ale jestem fanem tego tematu. A Bera McCreary'ego jakbyśmy pokazać, bo masz God of War'a, tak żeby nasi... Tak, mam God of War'a, mam ten Mondo wydało dwie rzeczy, czyli Ragnaroka i tego pierwszego God of War'a, i to jest przy zamówieniu, już nie pamiętam którego, można było też sobie zrobić taki slipcase, czyli po prostu wsadzić obydwie rzeczy. Cudowne wydanie, zajmujące oczywiście dużo miejsca, tak więc... bardzo, bardzo też minimalistyczne, ilustracyjnie, tak. Ale ta łapa, mówi się, wiadomo o co chodzi. O, tak. Też to z tą chatą jest git. No ja po prostu jestem wielkim fanem tego kompozytora, znaczy może wielkim fanem to jest za dużo powiedziane, ale bardzo, bardzo cenię tego kompozytora, bo on to jest jeden z tych kompozytorów, który ma swój styl, ma swój charakter i ten charakter jest dosyć określony. I czy to spojrzymy na jego Godzillę, czy też na jego bardziej filmy grozy. The Walking Dead serial na przykład. Walking Dead, czy też Masters of the Universe. O, tak. To są naprawdę bardzo dobre ścieżki. No i właśnie, on ma też ten dar, że wie, że kurde, jeśli chcemy kojarzyć jakiś tytuł, czy to jest film, czy gra, z muzyką, to musimy ją zapamiętać, czyli musimy stworzyć, dojść do jakiegoś takiego właśnie kilkunutowego tematu, który będzie jakby osadzi nam całą tę ilustrację muzyczną właśnie w takim jednym charakterze, w jednym stylu, i on, McCreary to ma i na pewno, no oczywiście ta muzyka, to wszyscy kojarzą ten temat. Każdy kojarzy ten temat przewodni. W obydwu wersjach, w obydwu wariantach jest to świetna ilustracja, jestem fanem. Na przykład jako ciekawostkę, chociaż mam ten winyl też, przyznam się, nieodpakowany, zamówiłem Hogwarts Legacy i na przykład w tej muzyce, którą lubię, no, zabrakło mi tej magii Harry'ego Pottera, w sensie... Tego Johna Williamsa, Desplata, trochę... że tam, kurczę, gdzieś tam... Jakby rozumiem, co tam jest, ale no właśnie nie ma takiej... Może film ci zepsuł trochę ten obraz. Ja myślę, że tak można byłoby o każdym filmie i później na podstawie tego filmu grze, chociaż Gordy Hub do 2 odsłon, w ogóle on teraz tworzy praktycznie do każdej świecie uniwersum. Tak, do Indiana Jonesa teraz nowego roku. No zobaczymy. Zobaczymy. Panowie, bo czas nas nagli, a naprawdę mamy na sam koniec jeszcze jeden ważny taki temat, który ma jakby spiąć w klamrę dzisiejszą naszą dyskusję. Paweł, twoje jakieś takie dwa przykłady jeszcze, jeżeli chodzi o muzykę, ulubioną twoją muzykę taką filmową w grach wideo? W sumie to mam 3. No to mogę. Dajesz. Pierwszy, trochę nieuczciwie byłoby powiedzieć, gdybym powiedział, że wszystko od Kojimy, ale tutaj powiem tylko o jednym albumie, czyli o Death Stranding właśnie. Czyli no, sam początek tej gry, tak? Kiedy sam idzie przez tę górę, musi dotrzeć do bazy i nagle ta kamera się oddala, macie jeszcze napisy pokazujące, jaka muzyka jest grana w tle. Pierwszy raz do czynienia z takim sposobem narracyjnym w grze miałem do czynienia, ale no, jeśli mówimy o grze o Kojimy, to tak naprawdę jakbyśmy mówili o filmie, tak? Zresztą mówimy o człowieku, który ma kino w głowie dosłownie. Druga rzecz to jest, ty mówisz Spider-Man pierwszy, a ci powiem, że Spider-Man Miles Morales i 2. Jednak mimo wszystko tak, bujanie się po sieciach... Może jak się w 2 i w Milesie Moralesie w końcu pobujam, to będę wiedział o czym. Tak, to jest Spider-Man, o którego nic nie robiłem dosłownie. Ale tak, to jest i gra, i muzyka, to jest coś, na co czekałem ponad 20 lat. Naprawdę. Doceniam naprawdę i mam ciepłe wspomnienia z tych pierwszych trójwymiarowych Spider-Manów na PlayStation, ale to, co tutaj zrobili Insomniakowie, to ale jest... Ale też Batman Arkham jako gry bardzo spoko, chociaż mówię, no muzycznie wydaje mi się bardziej ten Batman Arkham, ale bardziej Batman Origins Christophera Drake'a, bym powiedział. Może być. On jest bardzo, bardzo filmowy i tam są bardzo elementy nawiązujące do twórczości Elfmana. I naprawdę tam czuć ten taki ciężar. Na przykład ten pierwszy Batman Arkham, to jeśli chodzi o muzykę, to właśnie to jest ten moment, kiedy słyszałem, że to nie jest droga muzyka. Że miałem wrażenie, że to nie jest tak zrobione z taką... Że nie mają pompu, nie mają budżetu. Z takim budżetem jak chociażby Spider-Man, bo ten Spider-Man... Co z tego brzmi świetnie. Paweł, trzeci, ostatni, jest to Uncharted? Ale 4. Dla mnie 4. Ale ja... Chociaż... Harry Jackman, tak? Tak, ale ja muszę przyznać, że odrobił lekcję i momentami niestety jest trochę lepszy niż trylogia. Prawda? Ja na przykład... Zresztą... A ja też nie jestem... Ja na przykład lubię piratów. Goonies, wiecie, te wszystkie... Ja cały czas liczę na to, że jednak powstanie 5. Będzie, na pewno. No słuchaj, jak powstał Legacy, bo Legacy była ostatnia, gdzie bohaterki tak, grał. Nie zabija się takich projektów. Nie. Można stworzyć nową postać. Córka mogłaby wziąć udział. Uniwersum, przenieść się w czasie w przeszłość i okazać się, że to jest jakiś pradziadek, coś tam. Zrobili 4. i 5. część Indiany. To więc pewnie się... Z Larą Croft zrobili super rzeczy, te wznowienia jako gry, więc... Myślę, że się doczekamy. Da radę. Wszystko. Dobrze, to czas leci, to ja po prostu powiem... A to jeszcze dawaj swoje, bo to... Tak. Ja po prostu swoje. Słuchajcie, ja powiem wam szczerze... Piękne wydanie. To jest niesamowite. Spójrzcie właśnie, jakie to są nazwiska, no nie? Patrzysz od razu i to są wszyscy ludzie kina. Giacchino, Lenners i Javadi. Tak. Proszę bardzo, ja będę to pokazywał. Powiem wam, że to jest... Przepraszam. Bliżej podejdę. Żeby jeszcze z bliska, Pewnie jeszcze zbliżenia będziemy robić. No generalnie nie, słuchajcie, DreamWorks, praktycznie dziecko Stevena Spielberga, uznali w trakcie, jak Szeregowiec Ryan powstawał i był montowany i John Williams pisał muzykę, powstawała też pierwsza odsłona Medal of Honor na PlayStation 1. 99 rok, Maki Giucchino, który już miał na swoim koncie 2 małe gry, między innymi do Jurassic Park napisał muzykę. Ale tak naprawdę Medal of Honor jako geek, nerd, który teraz jest bardzo znanym kompozytorem filmowym. Najważniejszym, jeden z tej fali to jest on, Zimmer, jakby mówimy o takich topach. Tak. Do kogoś masz dzwonić do niego. Zaczynał od gier wideo, pisał muzykę do gier wideo i napisał, moim zdaniem, skromne zdanie, jedno z najlepszych, dla mnie Medal of Honor Frontline, o którym też tutaj chciałem powiedzieć, ale pierwsza część Medal of Honor i temat przewodni, gdzie słychać tą trąbkę, o której nawet nie wiedział, że później John Williams też w swoim temacie tam Hymn of Fallen. Dokładnie. Niesamowite. No ja się tutaj nie będę... I też Giacchino sam mówi, że ta gra zmieniła w ogóle jego pozycję w branży. Tak. Na serio, to jest legenda i to trzeba o tym wiedzieć. Wspomniane przez ciebie oczywiście Metal Gear Solid, dwójka, Harry Gergerson, Williams wchodzi do świata gier. Mi się wydaje, że wtedy dobitnie było pokazane, muzyka filmowa jest już mainstreamowa. Czy to masz to z autografem? Tak, sorry, miałem Mendo. Mendo. I na Trójce. Na Trójce też ma. Miałem okazję spotkać się i Metal Gear Solid oczywiście trójka. Tak. Ale nie tylko jakby Harry Gregson Williams, ale też Noriki Hibino, Rika Muronaka, naprawdę przegenialne ścieżki dźwiękowe i też pod kątem muzyki filmowej, która idealnie się wpasowała w tytuły, moim skromnym tutaj zdaniem. Panowie, czas nas goni, nie wiem czy jesteśmy w stanie to poruszyć, ale... Jak muzyka filmowa wpłynęła na gry? Jesteśmy jakby świadkami takich diametralnych zmian w sposobie komponowania też muzyki do samych gier wideo, którym coraz właśnie bliżej do muzyki filmowej. Czy to jest jakby waszym zdaniem dobry trend? Czy gry wideo przez to mogą jednak zyskać, czy stracić? Bo coraz bardziej mam takie wrażenie, że muzyka w grach wideo jest bardziej filmowa i pytanie, czy to jest dobre. Znaczy ja nie wiem, czy to jest dobre, natomiast moje spostrzeżenie jest takie, że muzyka często ostatnio faktycznie w grach wideo jest bardziej filmowa niż współczesna muzyka filmowa w rozumieniu takim dawniejszym, tak? Że jakby to się może zmienić i tam muzyka bardziej ilustracyjna przejmie jakby stery, natomiast no te kompozycje nawet wspominając te wszystkie niedawne tytuły, patrząc na Prince of Persia, to jest bardzo filmowa muzyka i często we współczesnym mainstreamowym kinie nie ma takiej muzyki. Tak. I to jest ciekawa rzecz. Jak to się potoczy, nie wiem. Ja gdzieś tam staram się zawsze być dobrej myśli i mimo jakichś takich swoich obaw, wątpliwości, to jednak będę wierzył w to, że jest na tyle wielu świetnych, utalentowanych kompozytorów i będą ciągle fajne projekty, że to będzie się dobrze rozwijało i że ta muzyka faktycznie będzie bardziej filmowa niż tylko takim dźwiękiem, który ma tam was przestraszyć, trochę tam, nie wiem, że to jest taki brud muzyczny trochę, tak, żeby coś tam się zadziało, takie dźwięki bardziej No i fajnie, że w tych grach mamy po prostu coraz więcej takiej muzyki bardzo, bardzo filmowej w starym stylu. To jest moje spostrzeżenie, nie wiem, czy to jest wada, bo no, nie jestem aż takim wielkim graczem, żeby móc na to spojrzeć tak jak wy zapewne. Paweł? Znaczy, to już też mówiliśmy o tym wielokrotnie, że ta muzyka filmowa i growa, zwłaszcza w przypadku dużych produkcji, to jest ważne do podkreślenia, one się w jakiś sposób zazębiają i mnie osobiście ciężko znaleźć niekiedy różnicę, chociaż fakt faktem, że są takie tytuły, że rzeczywiście ta muzyka w grach wideo jest ten jeden poziom wyżej, a w przypadku muzyki filmowej, no to mam wrażenie, że jest jakaś taka, jest jakaś stagnacja. Przepaść. Tak, jest jakaś stagnacja. W przypadku muzyki growej, no to widać, że próbują się w jakiś sposób rozwinąć, bawić dźwiękiem, ale to też jest kwestia również techniczna, bo tu trzeba zapamiętać, że nie mamy do czynienia w przypadku grach nie mamy do czynienia z jednostajnym obrazem, tylko mamy do czynienia z medium, które jest interaktywne, więc muzyka musi się dostosować do tego, co dzieje się na ekranie, w jaki sposób gracz reaguje, także pod tym kątem głównie... I w serialu Wiedźmin Geralt musi, jakby jest ten sam stały czas zawsze, jak przejdzie z jednej sceny do drugiej, a jak gramy, to ta muzyka może nam trwać krócej albo dłużej, w zależności co się będzie działo. Tak. Przez to buduje zupełnie inny rodzaj klimatu. Dokładnie, i Wiesiek może po prostu wejść w przeciwnika i nagle włączyć nam się ten motyw bitewny, który się nawarstwia, tak? Dochodzą kolejne warstwy dźwięków i no, tu bym powiedział bardziej, że to jest o. Percival, Wild Hunt, Life at Percon, winyl, to było z okazji Record Store Day wydanie, podpisane właśnie przez zespół. Więc bardzo fajna rzecz, polecam. Dzięki Percivalowi muzyka do Dzikiego Gonu zyskała, w sensie sama gra zyskała, mi się wydaje. Tak, no to z całym szacunkiem do chłopaków, czyli głównie tutaj Marcina Przymbołowicza i Mikołaja Stoińskiego, odbywali kawał dobrej roboty, ale moim zdaniem Percival dał te fundamenty do tej muzyki i ona jest przez to, no jest jaka jest i dzięki im za to. Także tylko dokończę, że to rzeczywiście muzyka filmowa daje jakiś fundament do tworzenia muzyki takiej filmowej, w cudzysłowie, w przypadku dużych produkcji, które mają pieniądze na to, ale są jeszcze indyki, których po prostu na to no, nie stać. No, nie wynajmiesz Johna Williamsa do tego, żeby stworzył. W indie tytułach też ta muzyka często jest po prostu... Orient Blind Forest jest przykładem. Jest tak. Doskonały przykład świetnej muzyki, która naprawdę jest, tak jak powiedziałem na początku, to Pixar. Ale to jest właśnie... ścieżka dźwiękowa Pixara. Tak, to jest też kwestia tego, o czym też mówiliśmy, że to jest też kwestia pewnych ograniczeń, że jeśli jesteś w jakiś sposób ograniczony, czy to technologicznie, czy to finansowo, to jednak jesteś w stanie te granice jakoś przezwyciężyć i stworzyć coś naprawdę niesamowitego, tak? Na przypadku... Wyzwanie, które masz, wymaga od ciebie jakby... lepszego pomyślunku, tak. I tak to mieliśmy w przypadku konsol 8, 16 bitowych, tak? Tam nie zmieścisz całej orkiestry i naprawdę kompozytorzy musieli... Tak, ja mam takie wrażenie i cały czas wracamy do tego, że przez te ograniczenia, jakie sprzętowe wówczas mieli kompozytorzy, byli bardziej kreatywni, bo tak. Byli zamknięci w jakiejś formie, nie mogli wyjść poza tą formę i oni byli bardzo przez to kreatywni, a teraz w momencie, kiedy mamy bazę sampli, mamy po prostu nawet sztab ludzi, którzy mogą za ciebie wszystko zrobić. Super, że możemy nagrywać na żywo instrumenty, orkiestry. To jest piękna rzecz, ale wydaje mi się, że przez to, że nie mamy tych ograniczeń i czasami mamy narzucone jakieś te tempraki, bo w grach wideo jest, niestety jest to się już powoli też ten trend robi niekiedy, a szczególnie w tych dużych produkcjach, że to widać, że gdzieś się zamyka ta kreatywność i przez to, ja nie mówię, że to jest zła rzecz, że jest coraz więcej gier, a szczególnie tych dużych gier, które mają ten element muzyki filmowej, tylko brakuje mi właśnie tego pomyślunku troszeczkę czasami. I tutaj chciałem cytat taki, wybacz, że ci przerwałem, cytat Nobuo Matsuda, czyli naprawdę człowiek legenda, Joe Hisaishi, John Williams, wielokrotnie przytaczane są różne duże nazwiska, i przypinane do Nobuo Matsu, ojciec serii muzyki do Final Fantasy. Kiedyś powiedział właśnie dla dokumentu BIP i to jest 2015 rok i mi się wydaje, że echa tego cytatu dalej wybrzmiewają, to znaczy on jasno mówi, że jego zdaniem muzyka do gier wideo utknęła w jakimś martwym punkcie trochę, a szczególnie jeżeli chodzi o Japonię, jeżeli chodzi o japońskie produkcje, bo jeżeli wszyscy zaczynają się, nie wiem, wzorować na muzyce filmowej, a szczególnie pracą Johna Williamsa, czy pracami, to wówczas wszystkie jakby oprawy dźwiękowe zaczynają brzmieć podobnie do siebie. No i jasno on jakby mówi w tym swoim jakby wypowiedzi, że przestańmy kopiować muzykę filmową, tylko zaczniemy pisać jak muzykę do gier, jak żeby ona brzmiała jak muzyka. Ja nie mówię, żeby ona brzmiała jak 8-16 minut. Ale wiesz, to jest o tyle problematyczne, nie będę się kłócił z mistrzem, natomiast no, jeśli mamy gry, które stają się coraz bardziej filmowe, tak, po prostu z natury. Ja też nie mam z tym problemu. To jest ten rzecz. Jeśli mamy grę, która nie stara się być filmem, tak, to jak najbardziej, ale jeśli robisz, tak jak właśnie Kojima, no, gry, które są filmami, tak, w swoim jakby medium, no to jakby nie ma za bardzo innej drogi. Możesz zrobić wtedy coś na przekór, tylko po to, żeby to było na przekór, ale nie wiem, czy to będzie z korzyścią dla finalnego projektu. Panowie, i ostatnie podsumowując to, jaka czeka przyszłość muzyki ogólnie filmowej? Nawet nie mówię już teraz samych grach, ale filmowej, bo ja na przykład tak zacząłem na początku mówić, że ja widzę, że jest jakaś stagnacja. Niestety, ja na przykład nie uważam się za specjalistę, więc ty się tutaj jakby mnie ewentualnie nakierunkujesz i mnie i Pawła w dobrym kierunku, bo ja na przykład staram się trochę śledzić tą muzykę filmową. Ja widzę takie jasne punkty na tej mapie, czyli to jest właśnie Ludwik Göransson, Michael Giacchino wspomniany, Alexander Desplat, Danny Elfman, John Powell. To ale mówisz wszystko, jakby większość z tych ludzi jest po 50. Dokładnie. To są jakby takim najmłodszym tutaj jest Ludwik Göransson. No Ludwik jest młodziutki, tak. Młodziutki, ale mi się podoba to, co on zrobił w Mandalorianie na przykład, w muzyce. To znaczy, ona jest eksperymentalna. Dla mnie Ludwik jest po prostu przewielkim talentem. W sensie to, jak on sobie poradził i z Wakandą Forever, tak, z Black Panther w ogóle, tak, tworząc po prostu, jadąc do Afryki, czerpiąc z tej kultury afrykańskiej, tak. Wiesz, chłopak, którego matka jest Polką, on dzieciństwo w Szwecji, jest w swojej muzyce po prostu tak prawdziwy, w tej czarnej muzyce plemiennej jest tak prawdziwy, że no, zasłużył na tego Oscara wtedy, jakby pośród nominowanych, bo tam przypomnę, że pominięto Justyna Herwica. To też jest bardzo utalentowany młody kompozytor, więc są tacy ludzie, którzy będą na pewno pchali ten wózek, natomiast no, nie wiem, wiesz, bo ja mam nadzieję, że będzie dobrze, że będzie ogólnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem pozytywnie patrzę, natomiast no, dopóki będziemy, może o inaczej powiem, dopóki będziemy mieli ludzi odważnych w swoich wizjach filmowych na przykład i też growych, czyli w przypadku filmu mówię o Nolanie, który jest po prostu ewenementem, że robi film prawie 3-godzinny nie o bombie, tylko o człowieku, który tę bombę tworzy, tak, i w ten film zarabia prawie $1 miliard, jest napchany po prostu świetną muzyką. Dopóki będziemy inwestować w twórców, którzy chcą robić takie rzeczy, tym lepiej dla całej branży, ale jeśli będziemy też no właśnie pchać takiego Marvela, który nawet nie jest w stanie zrobić jednego dobrego filmu pod względem efektów specjalnych przez ostatnie lata, poza Strażnikami Galaktyki. No przecież te ostatnie rzeczy, no to wygląda bardzo źle. To lepiej wiesz, to ściana milczenia. Mówimy o filmach, których budżety przekraczają $200 milionów, gdzie potem oglądasz Godzillę za $15 milionów. Tak. No i da się, więc to nie chodzi o pieniądz, czasem tylko chodzi po prostu też o to, co robisz z tym. Ale to jest pasja. Myślę, chęć, to jest pasja, to jest dużo rzeczy. Szacunek i tak dalej. No, ale tam po prostu wyzyskiwanie często ma miejsce. Przecież ci ludzie od Marvela, to było w Hollywood Reporter, były reportaże, że tam zakulisowo się dzieje bardzo źle, więc jak będziemy inwestować w tego typu projekty, to tym lepiej. No też żyjemy w czasie IP, w sensie, no, że to jest 10 temat, filmów, tak, na box office 9 to są trzecie, czwarte, piąte części. Ja jak miłośnik Jurassic Park oczywiście się cieszę, że ogłosili kolejną odsłonę tego filmu, ale też myślę sobie, no te ostatnie pokazały, że może nie warto było, więc zobaczymy, no patrzę pozytywnie, ale no, to wszystko zależy od wolności i kreatywności. Ty to pięknie też powiedziałeś, że kreatywność jest naprawdę najważniejszą rzeczą w sztuce i trzeba pamiętać o tym, że i gry, i filmy, poza tym, że mają przynosić pieniądze i zyski, no muszą być oazą kreatywności, bo dopiero wtedy tak spotkamy się z wielkimi rzeczami. Gdyby Steven Spielberg nie miał w sobie tych pokładów kreatywności, nie stworzyłby Parku Jurajskiego, E.T., Szczęk, nie zmieniłby w ogóle gatunku horroru. Tak samo, gdyby George Lucas posłuchał wszystkich tych, którzy mówili mu: stary, robisz jakiś beznadziejny, cringe'owy, space operowy film, weź się w ogóle odwal od Gwiezdnych Wojen, bo ci po prostu stracisz wszystko na tym. A on ich nie posłuchał. Tak. I stworzył największą prawdopodobnie filmową markę w historii, więc dopóki będziemy, to zawsze Steve Jobs mówił, nie? Że będziemy podążać za buntownikami, to będzie dobrze. Ja jestem zawsze rebel. Jeśli będziemy gonić buntowników, to będzie gorzej. Tak. Paweł, chciałbyś tutaj jeszcze dopowiedzieć coś odnośnie tego, co Tytus? Wiesz co, w sumie do jednej takiej rzeczy, to co tu zostało wspomniane, że mamy do czynienia w przypadku kompozytorów filmowych z osobami, które są po 50, po 60 i rzadko kiedy promuje się właśnie młodych artystów. Tak? W naszym przypadku, tak, czyli na Game Music robimy naprawdę wszystko, żeby wypromować te nowe nazwiska, świeże nazwiska, które mają troszkę inne, nowe podejście do tego, jak ma brzmieć muzyka w grach, i staramy się to robić, ale no, bądźmy szczerzy, że nie zawsze to się dzieje, tak? Mimo wszystko dalej na tych wszystkich The Game Awards, na BAFTA Games i tak dalej są te same nazwiska. Mało dokładnie. Kobiet jest niestety dalej. Mało kobiet, mało młodych ludzi, mało takich ludzi, którzy mają takie świeższe podejście do tego tak? No, weźmy przykład Dragon Questa, gdzie no, musieliśmy poczekać, aż kompozytor umrze, żeby usłyszeć, no, znaczy jeszcze nie wiemy, ale może poznamy jakieś nowe, świeże nazwisko, które wrzuci troszkę świeżości do tej serii. Tak. No brakuje po prostu takiego podejścia na zasadzie, okej, mamy mistrzów, mamy kompozytorów, niech rzeczywiście uczą, ale też musimy być troszkę bardziej otwarci na nowe, świeże podejście. W świecie muzyki filmowej, to jeszcze na koniec powiem, że jest naprawdę bardzo dużo obiecujących, fajnych, młodych kompozytorów, tylko że no to zawsze chodzi o to, żeby ktoś im dał taki inny projekt, w sensie fajnie, jak będzie kolejny Bond i go wskrzeszą, to dajmy tę muzykę komuś innemu, tak, a nie w razie wypadku się sypie, to po Hansa, nie? Tak. W sensie, zawsze z całą miłością do tych wszystkich ludzi, których wymieniłeś, właśnie Powell, tak. Danny Elfman chociażby, tak. To są ludzie, którzy w moim sercu, no oni sprawili, że ja pokochałem muzykę filmową, ale im więcej świeżości, im więcej zaufania, tym lepiej. Odwagi. Ktoś zaufał właśnie Göranssonowi. Tak. Ten chłopak miał 27 lat i dostał Oscara za Czarną Panterę. Tak. Ja tylko tak wezmę to, słuchajcie, w klamrę, drodzy widzowie, słuchacze i słuchaczki. Za chwilę jeszcze jedną, na sam koniec mamy niespodziankę tutaj z Tytusem. Powiem tak, ja życzę sobie, nam wszystkim, żeby studia miały większe, otwarte umysły, dawały więcej okazji i ryzykowały. Naprawdę warto ryzykować, bo dzięki temu tworzymy taką z wzajemnym szacunkiem, taką kreatywną przestrzeń, dzięki którym naprawdę ludzie mogą wypłynąć, bo naprawdę dzięki tej kreatywności siebie inspirujemy nawzajem i to nawet nie chodzi właśnie teraz o branżę filmową, czy branżę nawet grową, czy nawet ogólnie o branżę muzyczną. Naprawdę twórzmy przyjazne warunki dla tych młodych artystów, artystek, nie bójmy się słuchać nowości, nie bójmy się naprawdę wertować. Bądźmy otwarci. To jak jest jakieś nazwisko, którego nie znamy, na Spotify patrząc, kliknijmy, posłuchajmy. Może dzięki temu trafimy na coś fajnego. Dokładnie. Ja dzięki temu odkrywam bardzo wiele naprawdę intrygującej muzyki, ludzi, których wcześniej nie znałem. Wchodzę potem w ich wcześniejsze prace solowe i spotykam się z tematami, które naprawdę nie ustępują tym słynnym wielkim motywom. Więc im więcej dłubiemy, im więcej kopiemy w tych zakamarkach internetu, jeśli chodzi o muzykę filmową, grową, każdą muzykę zresztą, tym po prostu lepiej. Co mamy? Tak, słuchajcie, ja wspomniałem, więc oczywiście jak ktoś ma dokładnie ten sam moment w grze, to może to opisać, ale to chodzi o to, żeby opisać swoimi słowami jak najbardziej ładnie. Nie muszą to być elaboraty, ale będzie fajnie, jak po prostu to opiszecie w jakiś taki wyjątkowy sposób dla was. Chciałbym, żebyście wskazali właśnie jakiś taki moment w grze związany z muzyką. To może być piosenka, to może być muzyka ilustracyjna, bardziej filmowa. Wasz wybór. I opisali właśnie taki moment, kiedy mieliście to wspomniane przeze mnie przy okazji na przykład Mafii, cinematic experience, kiedy poczuliście, że to, co się dzieje teraz z wami, to jest tak, jakbyście siedzieli w sali kinowej, przy zgaszonym świetle, nie wiem, czy to jest właśnie wzruszenie, że łzy wam poleciały, czy się wręcz przestraszyliście jakiegoś momentu. Dla takiej jednej wypowiedzi, dla takiej jednej osoby przygotowałem winyl z muzyką do gry Dying Light 2, to jest muzyka Oliviera de Riviera, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, i to jest winyl z podpisem kompozytora, więc wydaje mi się, że nie lada gratka. Patrzyłem na eBayu, po ile te płyty chodzą, dużo, ale też od razu mówię, nie flipujcie, ja jestem ogromnym przeciwnikiem flipowania nieruchomościami i płytami, więc liczę, że będą się udzielać te osoby, którym ta płyta sprawi naprawdę przyjemność. Jeśli ma ta płyta powędrować do rąk kogoś, kto to od razu właśnie sprzeda, to będzie mi smutno. Wydaje mi się, że nie o to chodzi, nie po to jest ten program. Ten program jest od pasjonatów. Mnie zaprosili pasjonata dla pasjonatów, tak więc liczę, że ta płyta trafi w dobre ręce. Dziękujemy, a my jeszcze... dodatkowo dołożymy jeszcze jedną płytę naszego wydawnictwa Heroes Piano Sonatos, nagraną z Paulem Antony Romero w Toruniu, kiedy zagrał na fortepianie najbardziej popularne tematy z Heroes of Might and Magic. Tak więc to jeszcze dorzucimy. To jest, była ogromna przyjemność. Najgorsze jest to, że wy wiecie, bo ja muszę lecieć. Tak. Ja mam zaraz kolejne spotkanie, o muzyce filmowej będę nawijał. Natomiast wielka przyjemność, moglibyśmy, widząc jak ta dyskusja się teraz toczyła, odbędzić jeszcze nie jedną naradę trwającą dużo dłużej, więc polecam się, jak będziecie kiedyś chcieli coś razem zmajstrować, to... Również piszcie w komentarzach, że bardzo chcecie słuchać. To śledźcie Tytusa, jeżeli chodzi o RMF Classic, naprawdę bardzo warto. Słuchaliście tak naprawdę 81. odcinka, bo w sumie nie powiedzieliśmy tego na początku, 81. odcinka podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze kłania się wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. A gdzie jest oraz? Oraz, no, zapomniałem. Paweł Dębowski. Oraz nasz niesamowity gość Tytus. No i cały odcinek bez tego harakiri. Tak jest. No nie. Następnie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Cześć. Dzięki, cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.